Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co Państwo widzą zapewne w rzeczywistości, którą obserwujecie, chociażby w sklepach, chociażby na stacjach benzynowych, czyli sytuacji ekonomicznej, sytuacji, w której ceny galopują i rosną, a to prawdopodobnie nie koniec, tym bardziej, że ci sami ludzie cały czas przecież przy władzy i co więcej, wygląda na to, że nie zamierzają zmienić swojego postępowania. A dlaczego ta inflacja tak nam daje w kość? O tym porozmawiam z Janem Kubaniem, prezesem Fundacji Pafere. Witam pana serdecznie po raz kolejny. Dzień dobry, witam pana. Na początku oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo. Dane wszelkie co do wsparcia są w opisie filmu. No i już rozmawialiśmy kiedyś zresztą o tym problemie inflacyjnym, no natomiast on nie wcale się nie zatrzymuje, teraz to już ma nawet swoją nazwę. Nasz umiłowany przywódca Mateusz Morawiecki stwierdził, że jest to putinflacja, że to wiadomo, no, za wszystkim stoją Rosjanie, Putin. Wiadomo, ta sytuacja międzynarodowa jest takim pewnego rodzaju katalizatorem. No ale przecież myśmy rozmawiali o tej inflacji i wszyscy o tym mówili dużo wcześniej, zanim w ogóle coś na Ukrainie zaczęło się dziać. Już w zeszłym roku. I no i końca nie widać. Czy ktoś w ogóle zadaje sobie pytanie pana zdaniem wśród polskich decydentów, no skąd to się bierze i czy nie można tego jakoś przyhamować, czy wszyscy, no tak, wiadomo, no tu najpierw to tak musiało być, to taki determinizm marksistowski pobrzmiewa wśród komentatorów. Tak musi być i już. Tak, tak, oni, wie pan, traktują to jako zjawisko pogodowe. Pada deszcz, no trudno. Natomiast nie jest to absolutnie zjawisko pogodowe, jest to zjawisko wywołane przez człowieka, przez rządzących, właśnie poprzez dodruk pieniądza. Nazywa się to już w tej chwili niedodruk, bo mechanizm psucia pieniądza przeszedł zmiany. Początkowo, kiedy moneta była bita z metalu, ze złota, no to złoto spadlano, jakby to powiedział Mikołaj Kopernik, dodawano do niego brązu. Dotąd, dopóki ta moneta jeszcze miała jakiś taki złoty połysk, no to traktowano ją jako złotą. Czyli ja zawsze to powtarzam, brano jedną monetę złotą, w pełni złotą, dodawano do niej drugie tyle miedzi, przetapiano i robiono dwie złote monety. Czyli, ale oczywiście złota było dwa razy mniej już w każdej z tych monet niż w pierwotnej monecie, no ale ludzie tego nie widzieli. I tu jest cała perfidia i nikczemność tego procederu, że ludzie nie widzą i w zasadzie nie rozumieją tego. Znaczy, wielki, chyba to Keynes powiedział, że rozumie ten cały proceder jedna osoba na milion. No, w tej chwili może już jest nieco lepiej, bo dosyć ostro trąbimy. To jest narzędzie wykorzystywane przez rządzących i ono jest wykorzystywane wszędzie na całym świecie. Jeżeli wprowadzimy sobie do pytania Google money supply, i na przykład damy India, to zobaczymy, że oni drukują. To od razu wyskakuje. Weźmy money supply Switzerland. Jeżeli państwo zrobią sobie to, to tutaj jest coś takiego, że oni, o ile w przypadku Indii wykres był taki rosnący, to w przypadku Szwajcarii to jest takie sobie wędruje, oni się tam na jakimś tam stałym poziomie próbują utrzymywać. Weźmy money supply Poland, czyli właśnie to jest ten dodruk pieniądza. Tak jak powiedziałem, najpierw ono było poprzez dodawanie metalu, no a później jak już były banknoty, jak to był papier, no to się po prostu
dodrukowywało i tyle. O, tutaj nie wyskoczył nam ładny wykresik, tak jak w poprzednich. Nieważne, drukują wszyscy, przy czym chodzi o to, żeby to tempo było w miarę umiarkowane. I tak jak powiedziałem, w Indiach mamy taki wykres, a w Szwajcarii to jest taki, że to jest stałe. No i wróćmy do historii, czyli używali tego wszyscy, robili to Rzymianie, skoro Kopernik o tym pisał, no to robili to też Krzyżacy, robią to wszyscy dookoła. Kiedy ja rozmawiałem, miałem przyjemność rozmowy z panią Ruth Richardson, która była ministrem finansów Nowej Zelandii w latach 80. ubiegłego wieku, kiedy to Nowa Zelandia miała dokładnie takie same kłopoty jak Polska, przy czym Polska tłumaczyła się tym, że mieliśmy system socjalistyczny narzucony nam siłą przez Związek Radziecki. Natomiast w tą katastrofę gospodarczą Nowa Zelandia wpędziła się sama jako demokracja przedstawicielska. No i oni porównywali się, swój stan swojej gospodarki porównywali, jak pani Ruth ładnie to ujęła, byliśmy na takim samym poziomie jak Stocznia Gdańska. Czyli oni właśnie tak jakby to widzieli mniej więcej na tym poziomie. No i Ruth Richardson i Roger Douglas to byli politycy, którzy wyprowadzili z tej katastrofy Nową Zelandię i jednym z najważniejszych były takie dwa bardzo ważne elementy, które wprowadzono do państwa. Pierwsza rzecz to Ruth Richardson powiedziała, że poleciła, by inflacja była trzymana na poziomie 2% i koniec. I że jeżeli nie będzie jakiejś katastrofy wielkiej, no to po prostu tak ma to wyglądać. Pieniądz jest psuty w Polsce nie tylko przez PiS, ale jest psuty, był psuty jeszcze za czasów PO. To jest, wie pan, to jest złodziejstwo. Po prostu nazwijmy sprawy po imieniu. Jest to zabieranie pieniędzy od ludzi, tylko właśnie w taki perfidny sposób, że ludzie tego nie pojmują. Oni nie wiedzą, na czym to polega, a durni dziennikarze powtarzają to wszystko i właśnie utrzymują tą narrację, że to jest takie zjawisko pogodowe, zjawisko naturalne. Nie, to jest po prostu perfidia. Zarabiają na tym rządzący i wszyscy, którzy wokół tych rządzących są, bezpośrednio im podlegają. Czyli wszyscy naukowcy, którzy są opłacani, pracują na etatach państwowych, oni dokładnie dostają z tych właśnie pieniędzy swoje wypłaty. W związku z tym żaden z nich nie podejmie się krytyki tego i nie będzie tego wszystkiego tłumaczył, tylko będzie przyjmował te durne wyjaśnienia, które są uważane za oficjalną narrację. I on będzie się pod tym podpisywał, że to jest prawda, a to nie jest prawda. Tak? I mamy do czynienia z Matrixem, czyli żyjemy w przestrzeni fałszywych komunikatów, które wychodzą od rządzących, no bo oni są najbardziej w tym zainteresowani. Dziennikarze jako grupa najmniej wyedukowana, a nawet sam Robert Mazurek, słynny dziennikarz RMF FM, powiedział, że to są ludzie na poziomie chyba kretynów. No oni nie są w stanie tego zrozumieć, tym bardziej wytłumaczyć swoim, czy to czytelnikom, czy widzom, czy słuchaczom. No i siedzimy, wie pan, w takiej malignie. Rząd drukuje pieniądze, a żeby było śmiesznie, to musi drukować coraz więcej, bo to jest inflacja, czyli dodruk tego pieniądza musi narastać. Właśnie to, co było w przypadku Indii, że ten wykres narasta, że tych pieniędzy musi być coraz więcej, bo jeżeli jest tyle samo, no to takiego zysku nie ma, tak? To po prostu właśnie Szwajcarzy mniej więcej, oni też są oczywiście złodziejami, bo też drukują swoje własne pieniądze, no ale nie aż w takim stopniu, w jakim drukują na przykład Hindusi czy my. I tu jest ta różnica, że jest to tempo tak jakby tego drukowania. W Polsce jest o wiele gorsze, no w tej chwili dolar też drukuje trochę wolniej niż Stany Zjednoczone, drukują mniej niż złotówek rząd polski. No najlepiej się opłaca jak na razie trzymać pieniądze w euro, przy czym oni też drukują. Także to, wie pan, jeżeli chodzi o to realne odniesienie do złota, no to wartość złota będzie szła do góry cały czas, bez względu na to, czy kupiliśmy, czy będziemy liczyli to w złotówkach, w euro czy w dolarach. No ale jak na razie, póki co najlepiej, najmniej drukują rządzący sferą euro. Także to takie dla nas może pocieszenie, no że właśnie trzeba uciekać. I powiem panu tak, że dla mnie to jest, jako Fundacja Pafere
My mamy taką playlistę, to warto wiedzieć. No i proszę sobie wyobrazić, że ja praktycznie rozmawiam co drugi dzień z ludźmi na tematy inflacji, bo chcę, żeby ta playlista stała się takim materiałem do zrozumienia, żeby, wie pan, ekonomista powiedział, człowiek, który handluje złotem, żeby kto inny, po prostu, żeby w różny sposób, z różnego punktu widzenia omówić ten sam proces. I my praktycznie co drugi dzień zamieszczamy materiały o inflacji. Proszę sobie wyobrazić, że, znaczy, celem jest, żeby ludzie zrozumieli to. Nawet pojawił mi się pomysł dzisiaj rano, żeby zrobić taką grę, wie pan, planszową na przykładzie, na przykład, i dać jednemu graczowi możliwość dodrukowania pieniędzy, dowolnego druku pieniędzy, i żeby po prostu ci gracze, wie pan, bo uważam, że trzeba łapać się każdej metody, trzeba ludziom to wytłumaczyć, bo po prostu my jesteśmy naprawdę robieni w bambuko. Jesteśmy okradani po prostu w biały dzień przez ludzi, którzy kłamią w żywe oczy. I to jest ten skandal. Teraz ja zagadnieniem inflacji zajmuję się od bardzo, bardzo dawna. Gromadziłem różnego rodzaju książki, czytałem. Jest taka książka Rosatiego, byłego ministra finansów. Tego się po prostu nie da czytać. To jest taki jeden wielki bełkot. Natomiast ostatnio jeden z widzów kanału Pafere podesłał taką informację, że dobrze by było, żeby Pafere wydało książkę Kiedy pieniądz umiera, Adama Fergusona, że ona jest po angielsku, napisana była bodajże w 2017-2015, albo może jeszcze wcześniej, to dokładnie tego nie powiem, no ale że ona była, warta by była, żeby ją wydać. No jak zrobiłem takie badanie, to się okazało, że to już ta książka była wydana. I niestety, ponieważ ona była tłumaczona z angielskiego, no to wydawca dostał pozwolenie bodajże na 5 lat, że on może po wydaniu może czerpać korzyści przez 5 lat. No i w tej chwili nie można kupić oficjalnie tej książki, być może na Allegro z drugiej ręki. Nie kupi pan żadnego PDF-a, po prostu nie można tego dostać. A dlaczego ta książka jest taka ważna? Ona jest ważna, bo autor pisze o tym, co działo się dokładnie 100 lat temu, 1921 i dalej, w Republice Weimarskiej, kiedy to rząd właśnie drukował i doprowadził do hiperinflacji, czyli nie doprowadził do hiperinflacji, tylko po prostu hiperdrukował, bo zaczął od małych kwot, a potem zaczął drukować coraz więcej. I w tej książce autor bez ogródek mówi o drukowaniu pieniądza. Tam inflację rozumie, no bo to jest, wie pan, to jest normalne, tak, że tak należy to postrzegać. Natomiast ta definicja kilkadziesiąt, 20 czy 30 lat temu została zmieniona, powoli została zmieniona. Ja pamiętam jeszcze, jak pisałem książkę Fizyka życia w 2008 roku, to jeszcze deflacja była rozumiana jako właśnie uszczuplenie podaży pieniądza, czyli zmniejszenie tej podaży pieniądza. Potem to zostało tak wyrównane, żeby było tak samo jak inflacja, czyli że to jest, tutaj jest wzrost cen, a tam jest spadek cen. Zrobili to po to celowo, żeby przerzucić odpowiedzialność na producentów. No niech pan zauważy, jeżeli pan idzie do sklepu albo przyjeżdża pan na stację benzynową, tak jak ja wczoraj, i jeszcze tydzień temu benzyna kosztowała 6,49 zł, a wczoraj kosztuje 7,14, no to kogo pan obwinia, tak z automatu? Tą stację, która to sprzedaje, tak? Pan po prostu kalumnie rzuca dokładnie na nich. A oni są Bogu ducha winni. I to jest właśnie kolejny ten element tego głębokiego, tej głębokiej nikczemności właśnie. Że tak to jest, że się po prostu przerzuca odpowiedzialność, to są rządzący, są odpowiedzialni w 100%. Te bezczelne typy, które drukują pieniądze, to są szefowie banków centralnych, wypłacają sobie niesamowite pensje z tego tytułu. Oni mówią, że oni osiągnęli zysk. No jeżeli ja jako firma mógłbym sobie dodrukować pieniądze, to też bym zysk osiągnął, prawda? Także no, to jest taki katastrofalny mechanizm wykorzystywany przez chciwość rządzących i ich niekompetencje w sferze zarządzania, no po to, żeby udawać, że oni jeszcze jakoś tam rządzą, tak? No i
Wie pan, dawali tarcze, teraz te tarcze zabierają. Oczywiście nie zabierają wszystkim, tylko zabierają tym, no pani, która prowadzi pralnię tuż obok mnie, ona mówi, że ona się zwinie, bo ona musi tarcze oddać i ona prawdopodobnie w lecie tego nie wytrzyma, tak? Bo tak jak powiedziała, ja na koszulach, na praniu koszul nie utrzymam się, tak? No bo mam, muszę zapłacić czynsz, muszę zapłacić za eksploatację i naprawę maszyn i tak dalej, i tak dalej. Także to jest ta wielka nikczemność. Oni z siebie robią, wie pan, nie wiadomo kogo, wielkich seniorów, wielkich panów, wielkich zarządców. Natomiast przepraszam, generalnie... że tu wejdę w słowo, ale było takie sformułowanie, padło w Sejmie o cwaniakach, że to są cwaniacy. I teraz być może już niedługo resort propagandy zwany dla niepoznaki mediami publicznymi będzie mówił właśnie o tym, że cwaniacy muszą oddać tarczę. Wie pan, to jest właśnie tak, że może pan nazwać, w momencie, kiedy pan wprowadza te wszystkie te regulacje, wie pan, tu dajemy, tam dajemy, tobie damy i ty nam nie musisz oddać, a tobie damy i potem stwierdzamy, że musisz oddać, tak? Proszę zauważyć, jaka tutaj zachodzi niesprawiedliwość, totalna niesprawiedliwość. I dlatego wolny rynek, kiedy to kupujący decydują, czyli konsumenci decydują, komu płacić i za co, jest najsprawiedliwszą metodą rządzenia. Tylko że rządzący nie chcą się na to zgodzić, bo oni nie lubią rozwiązań systemowych, bo oni chcą pokazać, jacy to oni są ważni. No a przy okazji, tak jak mówię, w momencie, kiedy mogą dodrukować pieniądze, no to oni korzystają z tego dodruku, bo to oni je mają, oni je wydrukowywują i oni jako pierwsi je wydają, tak? Czyli drukując praktycznie za darmo, oni mogą kupić za to wszystko. Kupują oczywiście, budują jakieś, wie pan, lotniska, typu lotnisko w Radomiu, potem je rozwalają. Oczywiście kto na tym zarobił? Oni zarobili, ich koledzy, którzy prowadzili te wszystkie firmy, prowadzili te przetargi, zbudowali. A kto na tym wszystkim stracił? No my wszyscy straciliśmy. Oczywiście oni też stracili. Każdy, tutaj inflacja dotyka wszystkich, z tym, że oni sobie o wiele więcej wypłacili niż stracili. Jeżeli ktoś miał 1000 zł i stracił 800, no to mu zostaje 200 zł. Natomiast jeżeli ktoś miał, wie pan, jakieś miliardy i stracił też 800 zł, no to reszta miliardów mu jeszcze zostaje. Poza tym, tak jak mówię, ten cały proceder inflacji jest na tyle skomplikowany, że mało kto go rozumie. Ostatnio chyba wczoraj, czy Sośnierz gdzieś występował w jakimś radiu, ten młody poseł Sośnierz, i on mówił do parlamentarzystów, przecież wyście za tym głosowali, a teraz tutaj robicie, zaczynacie marudzić, że jest wysoka inflacja. Po prostu ja podejrzewam, że ci posłowie nie mają pojęcia, czym to jest, skąd się bierze inflacja. Oni w ogóle nie mają pojęcia, nad czym głosują, bo to też z rozmów na przykład z Arturem Dziamborem wynika, w jaki sposób decyzje są podejmowane w Sejmie. No i po prostu żyjemy w kraju, wie pan, z dykty kartonów, takim wirtualnym kraju, w którym złodzieje mają się dobrze, no i tyle. No, przypomnę tylko, że za PRL-u dokładnie tą samą metodę stosowano, no i PRL się rozsypał, tak? No dokładnie, natomiast mieliśmy też niedawno, jak już mówimy o tych głosowaniach różnych sejmowych, mieliśmy głosowanie nad wyborem prezesa Banku Centralnego i zostanie nim na kolejną kadencję ta sama osoba, czyli Adam Glapiński. I można powiedzieć chyba no, architekt tego wszystkiego, co teraz mamy, no bo nad podażą pieniądza, przynajmniej teoretycznie, no, czuwa Bank Centralny, Narodowy Bank Polski. No i jeśli prawda, nie ma zastrzeżeń do człowieka, który za to do tego wszystkiego doprowadził, albo przynajmniej co najmniej do tego dopuścił, no to trudno mieć jakby dodatkowe pytania. Wie pan, no jeżeli to jest facet, który przyniósł panu kupę pieniędzy, tak, spowodował, że pan stał się o wiele bogatszy, a ma pan w nosie cały kraj, bo to pana nie interesuje, pomimo tego, że pan jest w teorii odpowiedzialny za ten kraj, no to cóż, no to się wybiera tego gościa, tym bardziej, że się nie poniesie żadnej odpowiedzialności za to, tak? No i tak to sobie funkcjonuje. I już, no, wybrali po prostu. Jest to grupa, zorganizowana grupa przestępcza, tak jak mówi Grzegorz Braun.
drukują pieniądze, mają ludzi, którzy to robią, no i wybierają po raz kolejny tych ludzi i tyle, a mechanizmy demokracji przedstawicielskiej są tak słabe i tak łatwe do przekształcenia, żeby działały przeciw społeczeństwu. I mamy taką książkę, jak wychować nazistę, napisaną przez Amerykanina, który był w Niemczech faszystowskich w latach bodajże 1933 i prawie do początku samej wojny. I on opisuje w tej książce właśnie, Hitler doszedł demokratycznie do władzy. On wygrał wybory, prawda? Czyli to była, wie pan, demokracja przedstawicielska. No i w 1933 roku opisywane są właśnie te metody wychowania młodego społeczeństwa, kiedy po prostu ja nie zdawałem sobie sprawy, że to miało aż taką skalę. Dopiero ta książka mi otworzyła oczy, że w zasadzie w faszystowskich Niemczech mieliśmy dokładnie z taką samą sytuacją, jak w tej chwili w Korei Północnej. Tam ludzie, proszę sobie wyobrazić, że ojciec był dumny z tego, że jego dziecko dostało zapalenia płuc, dziesięciolatek i umarło, bo on mówił, że dziecko umarło za Führera. Rozumie pan? Także dziewczyny były wychowywane na matki, na to, żeby rodzić żołnierzy i twardych Niemców. Była robiona eutanazja i na niepełnosprawnych i właśnie ten człowiek w tej książce to wszystko pisze. Państwo przejęło kontrolę po prostu nad umysłami ludzi i doprowadziło do II wojny światowej, tak? To są te same mechanizmy. Jak się przeczyta, no mówię, te dwie książki, pierwsza, Kiedy umiera pieniądz i druga, Jak wychować nazistę, akurat ta książka jest dostępna, można ją kupić jako audiobook, bardzo kiepsko nagrany, ale jest audiobook, mamy PDF-y, mamy MOBI, czyli wszystkie postacie elektroniczne i też w postaci papierowej. Pożyczył mi ją taki kolega i muszę powiedzieć, że ta książka, ja ją czytam, ona mnie wciągnęła, no jest przerażająca. No i też są pokazane mechanizmy, w jaki sposób ludzie, którzy, no tam akurat on jest działał w sferze edukacji, w związku z tym on załatwił sobie takie pismo z Ministerstwa Edukacji faszystowskich Niemiec, że jako Amerykanin może w celu zapoznawania się z metodami, fantastycznymi metodami edukacyjnymi Niemiec, że może odwiedzać różne placówki edukacyjne. W tym między innymi placówkę edukacyjną dla dzieci upośledzonych, gdzie one były poddawane eutanazji. Tak? I rodzice, tam też taki dialog jest taki bardzo mocny, kiedy kierownik czy tam dyrektor tej placówki mówi mu, znaczy ten Amerykanin się pyta i tu to się dzieje. A on mówi, tak, tu właśnie to się dzieje. A ile razy to się dzieje, znaczy jaka jest liczba tych osób? A on mówi, no około 10, 6 tygodniowo. A jak się rodzice nie zgodzą? Aha, i dyrektor ten niemiecki mówi, rodzice tylko muszą podpisać zezwolenie. A on mówi, a jak się rodzice nie zgodzą? A Niemiec mu mówi, rodzice się nie ma tak, żeby się nie zgodzili. Czyli rozumie pan, taka presja, że ludzie po prostu się wyrzekają własnych dzieci, tak? Tam jest też takie pytanie, on zadaje, w jaki sposób ideologia potrafi nawet zniszczyć instynkt samozachowawczy człowieka. Że ci ludzie się godzą, wie pan, na poniesienie śmierci swoich dzieci, czy nawet te dzieciaki, bo on pisze o dzieciakach dziesięcioletnich. Tak jak mówię, te same procesy dzieją się u nas. To samo jest. Jest wzmacniana rola państwa poprzez właśnie budowanie koncernów zarządzanych jednoosobowo, które gromadzą w swoim ręku masę pieniędzy, które są monopolistami, tak jak Narodowy Bank, czy jak linie lotnicze, czy jak sprzedawca paliw płynnych. Po prostu myśmy już to wszystko mieli. Przy czym wtedy był duży opór społeczny, no bo system był, społeczeństwo wiedziało, że ten jest narzucony nam przez Związek Radziecki. W tej chwili społeczeństwo jest podzielone i społeczeństwo nie rozumie tego wszystkiego, w związku z tym kłóci się między sobą, a procesy niestety są tragiczne, tak? Szczególnie te, znaczy i gospodarcze, ale one ciągną za sobą natychmiast
również i niszczenie cywilizacji, tak? No bo ludzie przestaje im się chcieć pracować, przestają być odpowiedzialni, przestają się angażować w pracę za to, co im się płaci. Gospodarka staje się niewydajna, no i prowadzi to do katastrofy. A oczywiście, jak jest problem wewnętrzny, no to rządzący szukają wroga zewnętrznego. Powiedział to Hemingway, to są złote słowa. On mówił wtedy o wojnie, pierwszej wojnie światowej, bo on odwiedził front włosko-austriacki właśnie i wtedy te słowa padły. Też był człowiekiem, który analizował właśnie rządzących. No i tyle, no i tak to wygląda. Powiem, że no i nie wiem, jak to określić, czy jest mi przykro, czy jestem zrozpaczony, czy że te rzeczy mają miejsce. Wie pan, od 2000 lat to wszystko się dzieje. Uczymy się w szkole o tym, że Kopernik wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Jest to nam, wie pan, do niczego niepotrzebne. To jest oczywiście potrzebne ideologii do walki z Kościołem katolickim, żeby pokazać, jaki Kościół katolicki był głupi, cały czas wierzył w teorię Ptolomeusza, że to słońce krąży wokół Ziemi, to nie ma żadnego znaczenia. Nowoczesna nauka może na te modele spojrzeć, czy to, wie pan, z punktu widzenia mechaniki tylko równania są bardziej skomplikowane, a to, czy krąży słońce wokół Ziemi, czy Ziemia wokół słońca, tak jak mówię, jeżeli rozpatrzymy, że Ziemia stoi, a słońce wokół niej krąży i inne planety, to po prostu modele są matematyczne i równania matematyczne są bardziej skomplikowane. To nie ma żadnego znaczenia. Natomiast tu traktat o monecie, o podleniu monety przez napisany przez Mikołaja Kopernika, to powinno być wydawane, uczone dzieci w szkole, powiedzmy, nie wiem, 7., 8. klasa i do tego dobrze by było, żeby ktoś jeszcze opracował, tak jak powiedziałem, grę planszową, inflacja, czy wie pan, jak rządzący okradają społeczeństwo, coś takiego, żeby dzieci mogły sobie właśnie to we własnym zakresie potrenować. No dobrze by było, ale stan edukacji ekonomicznej, nad czym pewnie obaj moglibyśmy długo ubolewać, stan edukacji ekonomicznej Polaków jest dramatycznie niski. I pytanie, co się musi stać, żeby może nie tylko, niekoniecznie ten stan się zmienił, tylko żeby upadły te mechanizmy sterowania, mechanizmy manipulacji, które przy tej okazji są jakby są uruchamiane za każdym razem. No i czy na przykład klucz do w ogóle tego, żeby te mechanizmy zburzyć, nie leży w zburzeniu w zasadzie obowiązującego od II wojny światowej modelu, czy w zasadzie w pełni już od lat, tak od lat 70. modelu monetarnego, tego, że pieniądz przecież nie ma już pokrycia, to jest pieniądz tak fiducjarny, że no, jeśli by było wielkie zaufanie tych mitycznych rynków finansowych, dajmy na to do rubla, no to rubel pędzi w górę, a kiedy tego zaufania nie ma, to rubel spada w dół. Ja się odnoszę do tego rubla, dlatego że no, to jest obiekt takiej dyskusji w ostatnich miesiącach. Putin robił dokładnie to samo, co my, to znaczy inaczej, my robimy dokładnie to, co robił Putin, tylko że on to robił dłużej, on ma większy kraj, on ma broń atomową i on miał jeszcze pieniądze, które pochodziły ze sprzedaży gazu i ropy naftowej. My tego nie mamy, my musimy w związku z tym drukować więcej. Także tutaj, no mówię, to jest to samo. Czy jesteśmy w stanie to opanować? No tak, znaczy, wie pan, tacy ludzie jak ja, im się wydaje, że to jest kwestia edukacji, w związku z tym trzeba edukować i tyle. Natomiast my możemy edukować, a instynkty są instynktami, propaganda jest propagandą i wystarczy, wie pan, no jakie ja mam oddziaływanie. Mój jakiś taki rekord oglądalności to był, i nie na temat inflacji, tylko na temat chyba dziadostwa tego nowego Piskiego Ładu, to było chyba 70 tysięcy osób. To jest moje mistrzostwo świata. Natomiast wychodzi ktoś w mediach głównego nurtu i jego po prostu tylko dlatego, że on wyszedł i cokolwiek by nie powiedział, to już ogląda kilka milionów osób. W związku
związku z tym my nie mamy żadnego oddziaływania. Nawet taki Kopernik, tak, został ten jego traktat o monecie, został absolutnie zapomniany, nie jest wykładany. No bo to leży w interesie rządzących. Tu musimy pamiętać, że to jest właśnie ten interes ich właśnie do tego motywuje, żebyśmy coraz mniej wiedzieli. Oczywiście reforma Balcerowicza, kiedy zmniejszono drastycznie ten dodruk pieniądza, ja podkreślam, on się nie skończył. On był cały czas, pieniądz był dodrukowany. No ale wtedy, kiedy obcięto tam bodajże chyba 6 zer, wprowadzono tą nową złotówkę, na chwilę to się zatrzymało. No i wtedy nastąpił ten boom gospodarczy, wtedy Polska zaczęła się bardzo mocno rozwijać. Natomiast rządzący jak zwykle, no kiedy oni mają problem, taki lot, tak, no nikt nie chce tym lotem latać, dziadowska firma jak nie wiadomo co, no ale trzeba go wspomóc, tak, no to wspomaga się go społecznymi pieniędzmi. No ale jak już się zacznie wspomagać lot, jak się zacznie wspomagać szpitale, jak się zacznie wspomagać wszystko, łącznie z Narodowym Bankiem Polskim, rafineriami po prostu, no to tych pieniędzy gdzieś potrzeba. Z podatków już nie można ich wziąć, no to wtedy się ucieka do inflacji, wtedy się ucieka do psucia pieniądza i tyle. I czy to można skończyć? No w Nowej Zelandii w latach 80. ubiegłego wieku Ruth Richardson postawiła ministrowi finansów, ma inflację, masz trzymać, bracie, na poziomie 2%. I uważam, że tego się powinno dzieci uczyć, że obowiązkiem ministra finansów powinno być trzymanie inflacji na poziomie 2%. A z drugiej strony obowiązkiem wszystkich rządzących powinno być niezadłużanie kraju i niepowodowanie, czyli też trzymanie inflacji na poziomie 2%. Czyli żeby w tym momencie rządzący pokazywali, że oni są autentycznymi menadżerami, którzy operują w sferze w takich środkach, jakie mają do dyspozycji, a nie, że jeżeli im coś nie wyszło, to sobie dopłacają. No, tutaj mógłbym pociągnąć wątek NBP, ale to by nam wyszła chyba dyskusja jeszcze kolejna, bo mógłbym właśnie o tych menedżerach, którzy sobie dopłacają, parę rzeczy moglibyśmy powiedzieć. No, ale żeby tak podsumować, no, ponieważ tutaj jakby rządzący różne rzeczy robią, i czy jest szansa na to, że ludzie w ogóle przejrzą na oczy? Wie pan co? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć, no bo znowu pana zasięgi też nie są jakieś strasznie wielkie. My działamy w jakimś takim niszowym obszarze. Książka Kiedy umiera pieniądz Adama Fergusona mówi, w jaki sposób społeczeństwo niemieckie reagowało właśnie na dodruk pieniędzy. Ja może tutaj zacytuję, przeczytam ten cytat, bo on jest, no, dla mnie on jest bardzo mocny. Oczywiście większość z nas może tego nie zrozumieć. Demonstranci żądali, aby państwo przejęło wszystkie obce waluty. Większość sklepów dla ochrony własnego interesu żądała zapłaty za towary właśnie w obcych walutach wtedy. No bo już nie chcieli korzystać z marki, bo ona tak szybko się dewaluowała, tam wie pan, tam oni tak drukowali, że podobno jak się wzięło, pobrało się pensję, to potem już nie można było kupić tam praktycznie niczego za te pieniądze. Oraz objęło kontrolą rynek papierów wartościowych. Chcieli również, by przejęło całe złoto, także to, które należało do kościołów i klasztorów. Domagali się progresywnego podatku od nieruchomości, natychmiastowego wprowadzenia systemu ubezpieczeń dzieci oraz i tam dalej. No i kanclerz ustąpił we wszystkich tych sprawach z wyjątkiem tej jednej rzeczy i tak dalej. Czyli ludzie de facto, wie pan, oni się domagają pieniędzy, tak? Oni chcą mieć więcej pieniędzy, oni nie chcą, żeby rząd był super menadżerem, tylko po prostu skoro są pieniądze, tak, to dajcie nam te pieniądze, no i tyle, tak? Tak jak mówię, ten proceder się powtarza. Ludzie, no bo wszyscy musieliby wiedzieć, na czym proceder inflacji polega. Wszyscy powinni to potępiać, tak? Wszyscy, jak jeden mąż. Kto powinien? No bo wie pan, my to sobie możemy pogadać, no ale powinni potępiać dziennikarze. Powinien potępiać Kościół. Przecież Kościół powinien stać na straży tego, tak? W momencie, kiedy Kościół dostaje pieniądze od wiernych,
to też mu powinno na tym zależeć, żeby jednak pieniądz był tak zwanym mocnym pieniądzem, a nie takim, który zaraz straci na wartości. Co więcej, Kościół powinien stać na zasadzie siódmego przykazania. Nie kradnij. To jest kradzież instytucjonalna, robiona w białych rękawiczkach przy wykorzystaniu, wie pan, całej głupoty społecznej, tak? No i tak to wygląda. No ale nigdy nie słyszał pan tak zambony, żeby ksiądz się wypowiadał na tematy społeczne, ekonomiczne. Według mnie księża odeszli od tego, co robił Chrystus, no bo Chrystus w Ewangelii widzimy, że on bardzo często odwołuje się do i ekonomii, i do spraw ludzkich. On nie tylko mówi o jakichś, nie wiadomo, rzeczach nienamacalnych, boskich, tak? On mówi konkretnie przypowieść o pracownikach w winnicy chociażby, tak? Kiedy początkowo za denara zatrudnia się na cały tydzień, potem za denara zatrudnia się na cały dzień, a potem za denara zatrudnia się ludzi na 4 godziny. No i zaczyna się szemranie. I Chrystus mówi, ale zaraz, chwila, moment. Tu umówiłem się, każdemu z kim się umówiłem dałem tyle i tyle. I tu nie chodzi o to, że właśnie to poczucie niesprawiedliwości, bo oczywiście ludzie to widzą. Ja pracowałem tydzień za denara, a ty pracowałeś 4 godziny za denara. Jak to jest, tak? Natomiast Chrystus tutaj zwraca uwagę właśnie na ten aspekt dotrzymywania umów zawartych, cywilnoprawnych. No i to samo powinno być w Kościele, że po prostu Kościół w tej chwili powinien przejąć metodę Chrystusa i tłumaczyć zawiłe procesy społeczne. W tym według mnie jako pierwszo to powinna być właśnie ta inflacja. To powinno być napiętnowane. No ale jeżeli Kościół jest zależny od państwa, jeżeli tak jak we Francji mamy, że księża są pracownikami państwowymi na etatach państwowych, no to czegoż tu się spodziewać, tak? Że czym oni się będą zajmowali, jakimiś głupotami takimi ziemskimi, tak? Także no, jestem raczej pesymistą. Jestem pesymistą, tym bardziej, że wie pan, myśmy szansę już mieli. Ja sam przeżyłem transformację ustrojową. Plan Balcerowicza przecież na tym polegał, że ograniczono inflację, tak? No i co? No i nic. Nikt nikomu nie wytłumaczył. Nie było przeprowadzonej analizy, dlaczego się rozsypał PRL, a powinni się tym zająć ekonomiści, powinni się tym zająć dziennikarze, powinni się zająć tym historycy, no, a robią to tacy ludzie właśnie, wie pan, pasjonaci, tacy, którzy, no jest tak jak pan czy ja, którzy chcą społeczeństwu pokazać te wszystkie mechanizmy. Oczywiście my jesteśmy tępieni, my jesteśmy niedopuszczani do mediów głównego nurtu i tak się dzieje wszędzie. Tak po prostu, to jest po prostu mechanizm uniwersalny, tak jak nadużycie jest uniwersalne. No dokładnie, dokładnie tak jest, więc myślę, że tym akcentem będziemy kończyć, a do rozważań jeszcze wrócimy, bo to się nie skończy szybko. Myślę, że wręcz będzie nabierało tempa i będziemy mieli niestety bogaty materiał do skomentowania. Moim Państwa gościem był prezes Fundacji Pafery, pan Jan Kubań. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawienia kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych programach.